Cześć, z tej strony Enek.pl i witam Was, gdzie? Na serwerze Extreme Craft. Jest to serwer na modach. Prosiliście mnie o jakiś serwer na modach. Extreme Craft, administracja zwłaszcza z Extreme Craft, odezwała się do mnie, czy bym mnie zareklamował, zaprezentował tego serwera. Tak więc ze mną są razem tutaj administracja. Możecie się przywitać. Witamy. No. Cześć. Cześć. I tak, serwer jest na paczce modów Feed the Beast, wersja Direwolf 5.1.1, tak? Dokładnie. Tak. Dokładnie. Jest tu serwer, jest to serwer Bucket, z tego co mi powiedziano, tak? Może opowiecie, opowiecie coś o tym serwerze. Słuchaj, pomysł jest, nie wiem, oryginalny, że tak powiem, bo Feed the Beastów jest dużo, ale po prostu z pluginami jeszcze nikt, nie wiem, nie odkrył, albo są jeszcze w budowie, nie? Po prostu jest to Feed the Beast, który obsługuje i mody, i pluginy. No także dokładnie. Wbijając na serwer, możemy przeczytać regulamin. Musimy przeczytać regulamin. No, raczej. Jest wszystko ładnie, pięknie opisane. Ósmy punkt jest najważniejszy. Have fun, bo to jest wszystko dla zabawy. Także ja mam nadzieję, że wszyscy się będą bawić. Ja tu też będę zaglądał sobie, pogrywał. No, skoro reklamuję, to muszę sobie też czasem pograć, nie? W dodatku tak, dostępne mamy na serwerze. Co mamy na serwerze dostępne? Mapę surowcową. Znaczy surowcową. Znaczy quarry. Przejdziemy może do quarry. A na starcie macie, na start dostajecie speeda i jumpa. Tak więc taki mały bonus od administracji. Dziękujemy, dziękujemy. No to co, wbijamy, nie? No i dobre, czekajcie, bo się przenoszę akurat, nie? Akurat mocno, ale... O. Jesteśmy na mapie Quarry. Tutaj, jak to ma wyglądać w świecie Quarry? Po prostu, jeśli już gracz osiągnie, znaczy Quarry, albo będzie chciał postawić mining kotla, to po prostu zgłasza się do nas. My wtedy dajemy mu ten właśnie odpowiedni teren, które są wyznaczone płotkami i tyle. I może już tam swoje rzeczy kopać automatycznie. Czy na ten teren będzie założony kuboid? Tak, żeby jak ktoś sobie tego pipa swojego nie postawił, wiecie o co chodzi? To jest wszystko kuboid. No bo tak można ładnie strollować, postawić swojego pipa, teleport pipa, albo nie wiem, no, zależy jakiś dokładnie. Tesseract czy coś takiego i... Tu jest ogólnie na cały świat kuboid, znaczy na 400x400 i tutaj po prostu tylko wydziela się, że tak powiem, te podrzędne kuboidy dla graczy. No tak więc widzicie, surowcowa mapa, o, może sobie wejdziemy? Można wejść? Można wejść. Wiecie, tutaj już czyjeś quarry sobie chodzi. Świetnie. Podoba, już mi się to podoba. Mamy też dostęp do czego? Do netheru. Bezpośrednio ze spawnu oraz do twilightu. Co jest bardzo wygodne. Przyjdziemy się tam. Tak, wyłączony prawdopodobnie, nie wiem jak to jest, przed chwilą rozmawialiśmy, wyłączony jest ten komputer craft ma być wyłączony, tak żeby komuś nie przyszło na myśl grifowanie albo serwera, bo tak można bardzo łatwo serwer zgrifować, czego wygracze i ci, co naprawdę się rozbudują, nie chcą, bo to będzie wiązało się z backupami i tak dalej. Tak, mamy tutaj portal do Netheru i do Twilight Forest. W każdym razie zawsze możecie sobie tam wskoczyć. Książki z Mistcrafta chyba zostały wyłączone, tak? Dokładnie. Tak, bo byście natworzyli dużo światów. Co by mogło opóźnić działanie serwerów? Jakby tam. Serwer ile ma slotów? 75, tak? Dobrze? Dobrze mówię? Tak, 75 slotów. 75 slotów, więc naprawdę spora ilość ludzi się zmieści. I wyobraźcie sobie, jak te 75 osób zaczyna tworzyć światy. To by było znaczne obciążenie dla serwera. Przejdziemy sobie do Netheru. Tak więc tak, są pluginy na wszystkie permisje. Administracja prosi, żeby nie prosić o rangi i tak dalej. Po prostu o. Czemu on we mnie bije? Ja już mi się włącza gra. Ja bym tu zaczął grać. Mi zapierdzielił. W każdym razie, jak widzicie, jest tu wszystko. Wszystko możecie robić. Tylko pamiętajcie, z kulturą.
administracja Extreme Craft to wszystko dla was przygotowała, z myślą o was, tak żebyście sobie mogli pograć, pouczyć się czegoś i jeszcze więcej, co nie? Dokładnie. No tak więc wszystkie, znaczy tak, potrzebujecie Minecrafta Premium. To jest po pierwsze, żeby zagrać tutaj na tym serwerze. Drugie, potrzebujecie Launcher Feed the Beast, który jest dostępny, którego sobie możecie pobrać. Oczywiście wszystkie linki ja będę dawał w opisie filmu. Tak samo i poradnik do tego, jak zainstalować i obsługiwać się Launcherem Feed the Beast, gdyż ułatwi to wam sprawę. Co nie? No tak, bo niektórzy mogą mieć tak problemy z tym. Tak więc z chwilą, gdy film zostanie opublikowany, serwer będzie już dostępny publicznie. Tak więc co, zapraszamy was do zabawy. Jeżeli macie więcej pytań, Extreme Craft posiada swój własny TS, link też będzie, adres do TS-a, gdzie możecie administrację zapytać, oczywiście bez przesady, nie pytajcie tam, jaki kto ma rozmiar buta, czy cokolwiek, bo to nie ma sensu. Tylko jakieś ważne pytania, czy tam nie możecie się połączyć, czy próbujecie, czy tak dalej, nie? Tak żeby administracja mogła sobie w porządku pracować, pilnować to, co się dzieje. I co? No i też chyba jeszcze najważniejsze, jak została wspomniana, że macie możliwość założenia własnego kuboida 45x45 i tam możecie się rozbudować i nikt wam tego nie naruszy. Może ja pokażę, jakie są pluginy. To będą plugin, sprawdzamy pluginy, tak więc widzicie, jakie to są zainstalowane pluginy. Dużo ich nie ma. Oczywiście prosimy nie cheatować. Cheatowanie jest zawsze zakazane, zabronione i banowane permanentnie. Ja nie polecam cheatowania, nie uznaję cheatowania. Poza tym, no, poszanujcie tą pracę, którą dla was Extreme Craft poczynił. Nie cheatujcie. Nie przysparzajcie tym samym problemu. Tak więc co, zapraszam do gry. Adres, wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie, patrzcie koniecznie w opis. Tutaj razem z całą administracją zapraszamy was do gry. Życzymy miłej zabawy na tym serwerze. Ja też mam zamiar się dobrze bawić, tak więc pozdrawiamy was gorąco. I Creeper wybuch. Wybuchy są wyłączone na serwerze? Tak. No i bardzo dobrze. Chwała za to. Aby tu mapy nie było. No, dokładnie. Dobra, tak więc zapraszamy jeszcze raz. Pozdrawiamy was gorąco. Trzymajcie się. I cześć! Cześć! Cześć. Cześć.